Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, a w studiu witamy Filipa Macutę, pana redaktora z wrocławskich Faktów. Witam serdecznie. Cześć Filip. Filipie, parę dni temu rezerwy Śląska dostały łomot od Zagłębia Lubin w Pucharze Polski. Zagłębie Lubin, pierwszy zespół Zagłębia Lubin wygrał 3-0 z rezerwami, podkreślmy to, z rezerwami Śląska Wrocław, mecz na ulicy Oporowskiej, parę tysięcy widzów, super atmosfera. No natomiast no, dostaliśmy łomot, to była widoczna różnica klas, tak, pomiędzy ekstraklasowym Zagłębiem a drugoligowym Śląskiem. Natomiast ja bym chciał się ciebie zapytać, czy w Śląsku wyróżnił się jakiś piłkarz, czy w rezerwach Śląska był jakiś piłkarz, który zrobił na tobie wrażenie? No na pewno rezerwy to jest ta drużyna, na którą patrzy bardzo uważnie Jacek Magiera. To jest drużyna, z której przede wszystkim wyjął, można powiedzieć, dwóch zawodników, którzy nie zagrali we wtorek i których możemy się spodziewać dzisiaj w meczu z Termaliką, czyli Przemka Bargiela i Bartosza Borunia. Natomiast pytasz o ten wtorkowy mecz, no ta różnica klas rzeczywiście była bardzo duża. Na pewno są tam piłkarze, którzy mogą myśleć o pierwszej drużynie w jakiejś perspektywie. Szymon Krocz chociażby, Patryk Caliński, to są takie nazwiska, które w tej drużynie, można powiedzieć, funkcjonują już od jakiegoś czasu. Natomiast czy to są już piłkarze gotowi na pierwszy zespół? Polemizowałbym. Myślę, że Jacek Magiera też do tego podchodzi bardzo zdroworozsądkowo. Obserwuję natomiast, no, po tym meczu z Zagłębiem trudno tak naprawdę wyciągnąć jakieś wnioski. To jest jednak drużyna ekstraklasowa. No i rezerwy Śląska no, nie miały zbyt dużo szans w tym starciu. Chociaż trzeba powiedzieć, że do 40 minuty, czyli do momentu, kiedy Mariusz Pawelec musiał zejść z kontuzją, to nie wyglądało tak źle oczywiście. Zagłębie było lepsze, natomiast Śląsk trzymał się dzielnie. Później wszystko się posypało i, no tak. No i wynik wiemy jaki. Gdyby nie te ostatnie kilkadziesiąt sekund drugiej, pierwszej połowy, no to mogłoby być różnie, aczkolwiek to też nie czarujmy się, Zagłębie było zdecydowanie lepsze. Tam widać było, że oni też nie grają na maksa. Natomiast nasze chłopaki też się postawiły, no to tutaj myślę, że oni dali z siebie wszystko. Miejmy nadzieję, że po prostu będzie im szło lepiej w kolejnych edycji. Pamiętajmy, że to jest przede wszystkim drużyna, która też, której też zaszły pewne zmiany, bo zmienił się trener. Piotr Jawny po świetnej naprawdę pracy wykonanej odszedł do Bielska-Białej. Natomiast Krzysztof Wołczek, można powiedzieć, stawia swoje pierwsze kroki na takim szczeblu już jako pierwszy trener. I to jest wiadomo, że taki sezon, można powiedzieć, też troszkę przejściowy. Poprzedni na pewno rozbudził też troszkę apetyty oczywiście kibiców, bo wydawało się, że będzie nawet walka o baraże, o pierwszą ligę. No, natomiast brakowało. To jest, pamiętajmy, druga drużyna, która gra na centralnym szczeblu rozgrywkowym i oby tak było jak najdłużej. Wydaje mi się, że przede wszystkim celem drugiego Śląska powinno być utrzymanie co roku, żeby ci piłkarze mogli się też ogrywać właśnie na szczeblu centralnym. No dokładnie tak, bo takie ogrywanie się no, przynosi takie rezultaty, proszę Państwa, że przecież w pierwszym zespole mamy Szymona Lewkota chociażby, prawda? Albo Konrada Poprawę. Czy też Konrada Poprawę, którzy no, z marszu właściwie wskoczyli do kadry pierwszego zespołu i sobie całkiem nieźle w Ekstraklasie radzą. Ekstraklasy mamy w weekend. Dzisiaj mamy mecz Pucharu Polski z Termaliką, zespołem z Niecieczy. I Śląsk Wrocław to jest taka drużyna, która zawsze ma aspiracje takie, żeby zdobyć Puchar Polski, prawda? Co sezon wszyscy mówią, że trzeba zdobyć Puchar Polski, że to jest nasz plan i cel, ponieważ wtedy łatwo dostać się do europejskich pucharów, zdobywając właśnie tenże puchar po meczu na Stadionie Narodowym. Co roku to słyszę, że tym razem będzie już dobrze i co roku jest tak samo, czyli co roku na pierwszej rundzie się nasze plany kończą, ponieważ Śląsk dostaje bęcki od zespołów dużo niżej notowanych. Rok temu ŁKS, tak, dwa lata temu Widzew, a wcześniej to takie zespoły, że nawet ja nie pamiętam, jak się one nazywały, szczerze mówiąc. Natomiast dobrze, że nikogo z Łodzi teraz nie ma. Myślę, że to jest taki dobry prognostyk. Tak, a teraz właśnie gramy z Termaliką, która jest z Ekstraklasy, czyli co, jak ten mecz może wyglądać, bo Magiera chyba, no, mam nadzieję, że on jakoś wpłynie na tych naszych zawodników, żeby jednak powalczyli o zwycięstwo. Znaczy, no na pewno Śląsk będzie faworytem jakby i też wydaje mi się, że podejście trenera Magiery będzie takie, że on tego meczu nie odpuści, pewnie da szansę rezerwowym, natomiast no wiemy, że w tym sezonie ta walka o europejskie puchary będzie zażarta w lidze, bo mamy Lecha, Legię, Raków. Ale to zaraz, Filip, nie, najpierw ten puchar, ja chcę, żebyś mi powiedział tak, o tym, ale nawiązując właśnie do tego,
Puchar może być szansą, jeżeli się nie uda w lidze. Najkrótsza droga. Tak, najkrótsza droga. Do Europucharu. Dokładnie, dlatego mówię, jest wielu kandydatów do tego, żeby w pucharach zagrać. Przez puchar krajowy można do tej Europy się dostać, no więc trudno zlekceważyć Termalikę, zwłaszcza Termalikę, no, która wiemy, jak wystartowała w lidze. 3 mecze tylko zremisowane, 3 punkty bez zwycięstwa. To jest jedyna drużyna, która nie wygrała jeszcze meczu w lidze. A z kolei Śląsk jest jedną z dwóch, która jeszcze nie przegrała spotkania. Czyli zachowując jakby logikę polskiej piłki nożnej, to Śląsk dzisiaj przegra. No najprawdopodobniej. Może tak nie ten. Nie. Liczmy jednak na to, że Śląsk wygra. Będą zmiany w składzie. Nie wyjdzie ta sama jedenastka, która gra w lidze, bo ona generalnie oczywiście jest różna za każdym razem, ale tam tych 8, 9, 10 nawet piłkarzy zawsze jest tych samych. Jak uważasz, że kto wystąpi w pierwszym składzie Śląska dzisiaj? No wydaje mi się, że przede wszystkim to jest szansa właśnie dla młodych piłkarzy, bo wiemy, że w Pucharze Polskim musi grać dwóch młodzieżowców, musi być dwóch młodzieżowców na boisku. Wydaje mi się, że Jakub Iskra chociażby, który w końcówce okienka transferowego dołączył do Śląska Wrocław, jest wypożyczonym piłkarzem z włoskiego SPAL. Być może chociażby Przemysław Bargiel, który wiemy, że nie zagrał we wtorek, to też może być jakiś taki sygnał, że on jest rozważany w kontekście tego dzisiejszego meczu. Natomiast kogo się spodziewam? Spodziewam się Kaje Quintany z przodu, wydaje mi się, że... Czy Exposito odpoczywa? No wydaje mi się, że tak, dlatego że też trzeba pamiętać, Piasecki wypożyczony, zostaje Exposito, no i tak naprawdę jeżeli Hiszpanowi coś by się stało, to ten drugi z naszych Hiszpanów, a więc Kaje Quintana, musiałby go zastąpić. No kiedy, jeżeli nie w Pucharze Polski się przełamać, to jest piłkarz, który jeszcze bramki nie strzelił. Jakoś się nie dziwię, bo w Hiszpanii też nie strzelał. Tak, chociaż no tutaj jakby byłbym bardziej spokojny, też rozmawiałem z kilkoma osobami, które go śledziły w Hiszpanii właśnie z dziennikarzami. I oni mówią, że to jest piłkarz bardziej grający na pozycji numer 10. Zresztą Jacek Magiera też podkreśla to, że to nie jest taka dziewiątka jak Erik, czyli taka silna dziewiątka, świetnie grająca tyłem do bramki, potrafiąca się zastawić, ale też no, taka właśnie potrafiąca wygrać pojedynek fizyczny z dużo wyższym od siebie obrońcą. Quintana to jest piłkarz bardziej taki nieszablonowy, troszkę właśnie niższy, nie imponujący tak bardzo warunkami fizycznymi. No i ten puchar może być dla niego taką okazją, żeby strzelić bramkę, żeby pokazać, że potrafi. No i też, no wiemy, że jeżeli Erik nie wystąpi, no jednak ktoś te bramki musi zdobywać. Kto jeszcze? Myślę, że puchar to jest dobra szansa na pokazanie się Konrada Poprawy w dłuższym wymiarze czasowym. Zagrał tylko z Lechią Gdańsk od początku, teraz wszedł w końcówce w Radomiu. Natomiast no to jest też piłkarz, który wiadomo, jak bardzo odżył, można powiedzieć, po przyjściu Jacka Magiery. Ja też miałem okazję z nim rozmawiać niedawno. No i on przyznał, że to całe zamieszanie, które było z nim związane z Legią Warszawą. No miał przejść do Legii, tak, dostał ofertę. Tak, natomiast według niego to osoba trenera właśnie zadecydowała o tym, że pozostał w Śląsku. Miał też swoje problemy zdrowotne na początku sezonu, więc to wejście do składu też nie było takie łatwe. Wiemy, że wrócił Wojciech Golla, więc ta rywalizacja na stoperze jest bardzo, bardzo duża. Więc wydaje mi się, że on powinien dostać szansę. Może Diogo Verdasca, który wiemy, że na początku, można powiedzieć, nie zachwycił kibiców Śląska, też obserwatorów. Moim zdaniem, dlaczego? Właśnie... Ale mówiąc krótko, ogarnął się naprawdę i chociażby w meczu z Legią, gdzie musiał wejść na boisko, naprawdę zagrał bardzo dobry mecz. W ogóle wydaje mi się, że Jacek Magiera ma coś takiego, że on ma rękę do poszczególnych piłkarzy. Nawet Bartłomiej Pawłowski, który wiemy, że nie jest wahadłowym, wiemy, że to jest piłkarz, który gra tam z konieczności, no jakby z każdym meczem też pokazuje się z coraz lepszej strony. Może w obronie, bo coraz gorzej w ofensywie. To też tak, chociaż mimo wszystko wydaje mi się, że ta pozycja wahadłowego Jacka Magiery to jest takie bardzo plastyczne podejście do tematu, bo wiemy, że chociażby ci dwaj ofensywni pomocnicy, którzy grają za najczęściej Exposito, często też operują w bocznych sektorach boiska. Oni są jakby takimi, można powiedzieć, drugim i trzecim napastnikiem. Często grają z boku, więc Pawłowski czy Stiglec po drugiej stronie, czy Garcia siłą rzeczy muszą atakować, ale o obronie zapominać nie można. I naprawdę mecz chociażby właśnie z Legią, do którego będę też wracał, pokazał, że Bartek Pawłowski potrafi zagrać na tej pozycji. Wiemy, że to jeszcze nie jest naturalna jego pozycja i pewnie nigdy nie będzie miał takich automatyzmów jak, no nie wiem, Trent Alexander-Arnold w Liverpoolu, jak czołowi prawi wahadłowi na świecie. Natomiast no, gdzieś też trzeba robić postępy i wydaje mi się, że ten piłkarz robi postępy. Postępy robi Szymon Lewkot, chociaż to jest też zawodnik cały czas... To jest obrońca czy pomocnik według ciebie? No właśnie, moim zdaniem to jest pomocnik. No, robi się mu bardzo dużą krzywdę grając z nim w obronie. Znaczy, ale może się go rozwija też, prawda? Może poniekąd, chociaż pamiętajmy, jak zakończył się mecz z HPL-em na wyjeździe. No to był jednak mimo wszystko jeden z winowajców tej porażki, błędami indywidualnymi niestety
na początku meczu też nie pomógł. Natomiast wiadomo, że też był próbowany na stoperze ze względów takich, że niektórych piłkarzy po prostu nie miał dostępny Jacek Magiera. Natomiast w takim, jak ja to mówię, idealnym świecie z tych dwóch wysokich, blond włosych piłkarzy, to Łukasz Belger jest stoperem, a Szymon Lewkot gra po prostu wyżej. Wydaje mi się, że... Na szóstce, no nie? Ten... No szóstka, on, tak naprawdę moim zdaniem ma też takie nawet zapędy, żeby grać może ósemkę on nawet. Mega ma podanie, bo tego chyba nie zawsze jest, widać, jest prawda? Jest bardzo odważnym piłkarzem, wydaje mi się, i naprawdę Jacek Magiera też użył takiego sformułowania, że on może być kotem, Lewkot może być kotem. No i rzeczywiście, jeżeli ten rozwój tego piłkarza będzie w tak harmonijny sposób postępował, no to być może to rzeczywiście będzie coraz ważniejszy zawodnik Śląska Wrocław. Tym bardziej, że wiemy, że ten środek pola też w tym sezonie wygląda różnie. Ja mam ogromny szacunek do Krzysztofa Mączyńskiego. Uważam, że to jest lider zespołu i taki no, dobry duch tej drużyny. Ale rzuty wolne mógłby lepiej wykonywać. No rzuty wolne, ale też Rożne ogólnie też. Wydaje mi się, że początek tego sezonu nie jest w jego wykonaniu tak dobry, jak był chociażby sezon poprzedni, kiedy no, brakowało go, to było widać, że nie ma Mączyńskiego. Natomiast teraz no, to jest piłkarz, który ma różne mecze, bardzo nierówne. Jest też Petr Schwarz, jest Rafał Makowski, jest Waldemar Sobota. A według Ciebie Petr Schwarz zacznie ten jakieś asysty dawać, cokolwiek, czy nie bardzo? Czy wydaje mi się, że ogólnie na razie wejście do zespołu Petra Schwarza, tak jak mówisz, jest dosyć dyskretne pod względem efektywności, natomiast to jest piłkarz, który paradoksalnie daje bardzo dużo. Oczywiście ma też słabe mecze, dlatego jest ściągany często, około 60 minuty, nie gra w pełnym wymiarze czasowym, natomiast on też często gra jako jedna z tych dwóch ósemek tak naprawdę, ale też często gra wyżej, za napastnikiem, więc to jest też piłkarz bardzo uniwersalny. Wiemy, że w Rakowie też grywał z konieczności na stoperze. Tutaj raczej takiej konieczności nie powinno być, bo wiemy, że w Śląsku jednak ta rywalizacja na środku obrony jest duża. Ale wracając do Twojego pytania, wydaje mi się, że pewnie tak, no przyjdą na pewno mecze, w których czeski pomocnik czy strzeli bramkę, czy zanotuje asystę. Póki Śląsk zdobywa punkty, póki wygrywa, bo też wiemy, że z tym wygrywaniem jest różnie, też zdarzają się remisy, no to myślę, że nie powinniśmy zwracać uwagi, kto jest na liście strzelców, a po prostu jakim wynikiem kończy się mecz. A co się dzieje z Waldkiem Sobotą? Bo przecież faceta jakby, no nie wiem, co się z nim stało, no ale to nie jest Waldek Sobota, którego pamiętamy. Wiadomo, tak, z poprzedniej przygody w Śląsku, ale to nie jest też Waldek Sobota, który grał na poziomie drugiej Bundesligi. Co się stało z piłkarzem Waldemarem Sobotą, że gra taki piach jak ostatnio? Znaczy, no, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Waldemar Sobota, jak odchodził ze Śląska Wrocław, to był skrzydłowy. To był dynamiczny skrzydłowy, potrafiący wejść w dribbling. Teraz to jest środkowy pomocnik. No ale on grał w drugiej Bundeslidze i to... Tak, natomiast... Umówmy się, nie grał ogonów, tak? Początek sezonu w jego wykonaniu rzeczywiście, no był bardzo słaby, by nie powiedzieć dramatyczny. Później przyplątały się problemy zdrowotne, no i wydaje mi się, że jeżeli jest gotowy do gry, to może dzisiaj dostanie szansę właśnie od trenera Magiery. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać. Tak naprawdę początek Waldemara Soboty już po tym powrocie w poprzednim sezonie był dobry, był, bym powiedział, nawet bardzo dobry. Natomiast później on gasł. Z każdym meczem jakby Waldemar Sobota gasł. No właśnie, bo ten początek był taki, że się myślało, że na gościa będą przychodzili kibice, żeby go oglądać, bo on tak grał, no wymiatał, tak, w tych pierwszych tam, nie wiem, dwóch, trzech meczach, ale później, aż do teraz jest tragedia. No właśnie miejmy nadzieję, że on dzisiaj dostanie szansę i ją wykorzysta, że pokaże się z dobrej strony, że przypomni, że przecież był kiedyś znakomitym, miejmy nadzieję, że nadal jest znakomitym piłkarzem. Filip, bo musimy powoli kończyć, a chciałem jeszcze zapytać o ligę. O co według Ciebie gra Śląsk w tym sezonie? No bo meczu jeszcze nie przegraliśmy. Jesteśmy na trzecim miejscu teraz? Drugim nawet. Drugim. No. Bez przegranego meczu. No, czy gramy o mistrza? No myślę, możemy tak mówić? Takie deklaracje jeszcze. Bo część kibiców tak uważa, no nie? O takie deklaracje jeszcze za wcześnie, to jest dopiero październik za momencik, więc no jeszcze jest bardzo, bardzo dużo czasu w tym sezonie, bardzo dużo meczów do rozegrania. Myślę, że bezpiecznie jest powiedzieć, że Śląsk grał pierwszą piątkę, szóstkę, tak jak wiemy. No to bez przesady, no nie, zespołów, no poczekaj, bo jest, ale właśnie wyznaczajmy sobie, prezes Wiśniewski wyznaczył jasny cel, trzecie miejsce, minimum. To jest cel oficjalny Śląska Wrocław. Wyznaczajmy sobie moim zdaniem cel taki podstawowy. Jeżeli Śląska by nie było w pierwszej piątce, to moim zdaniem no, będzie to bardzo, bardzo słaby wynik. Biorąc pod uwagę, że z trenerem Lawiczką się udało osiągać dobre wyniki, trener Magiera przyszedł i tak naprawdę jako cudotwórca zrobił awans do europejskich pucharów. Moim zdaniem tak, Śląsk jest w walce oczywiście o europejskie puchary.
Natomiast też wiemy, jak ten sezon może wyglądać. Mogą się przytrafić kontuzje, jakieś problemy zdrowotne. Zobaczymy też, czy wtedy ta kadra rzeczywiście jest tak szeroka, jak mówi się, że jest szeroka. Natomiast no, spójrzmy realnie na sytuację. Zarówno Lech, jak i Legia mają silniejszą kadrę od Śląska. Jakby te dwa miejsca teoretycznie powinny być zabetonowane. Oczywiście wiadomo, że w piłce się może wszystko zdarzyć. Natomiast no, jeżeli miałbym dzisiaj przewidywać, to rzeczywiście Śląsk na trzecim, czwartym miejscu może się uplasować. Jest Pogoń Szczecin, jest Raków Częstochowa, jest Lechia Gdańsk, która się też odradza pod wodzą nowego trenera. Jasne, Gliwice. Tak, chociaż tam akurat brakuje napastnika, a u nas ten napastnik jest, co mnie też bardzo cieszy, bo przyznam, że Erika Exposito chwaliłem jeszcze w czasach, kiedy mało kto go chwalił, doceniałem te mniej widoczne aspekty gry, czyli no nie strzelanie bramek, a właśnie taką pracę na boisku. Teraz on się odblokował, jest bardziej regularny, no więc jeżeli on będzie strzelał jako ta główna strzelba, jeżeli cała drużyna będzie dobrze funkcjonować, jeżeli trener Magiera rzeczywiście usprawni też grę defensywną, która ostatnio wygląda troszkę lepiej, no to wydaje mi się, że jak najbardziej puchary to jest scenariusz możliwy do zrealizowania, natomiast no skupmy się też na tym, co dzisiaj, bo te puchary mogą też przejść właśnie przez Puchar Polski. Filip, kończymy, tylko jeszcze jaki wynik dzisiaj, ale tak szczerze, ile według Ciebie będzie? 2-1 dla Śląska. 2-1 dla Śląska, mówi Filip Macuda w meczu z Termaliką. Brookbet nie ciecza, bo tak się ten zespół dzisiejszego rywala naszego nazywa. 20 godzina, tak? 20.30. 20.30, stadion Wrocław. Zachęcamy kibiców do tego, żeby oglądali popis naszych chorów na żywo. Wierzymy w zwycięstwo i musimy, proszę Państwa, kończyć. Naszym gościem Filip Macuda, Wrocławskie Fakty. Bardzo Państwu dziękujemy i do widzenia.